Struktura AGH przypomina drzewo. Wszystkie wydziały wyrosły z jednego. Więc mamy drzewo AGH, które pielęgnowaliśmy przez 103 lata, stąd 103 drzewa. A wiadomo, drzewa mogą tylko działać dobrze. Produkują tlen, odświeżają atmosferę. Dlaczego nie? W przyszłym roku sadzimy 104 drzewa na 104. inaugurację roku akademickiego na Akademii. Za 10 lat będziemy mieli ponad 1000. Jak nam się skończy te 50 hektarów, które dostaliśmy wyżyczenie od Zarządu Zieleni Miejskiej, poszukamy następnych. Znajdziemy. Posadziliśmy dęby bezszypułkowe, olchy czarne i graby. Tutaj również Zarząd Zieleni Miejskiej będzie prowadził prace dalsze, w związku z tym cała ta powierzchnia będzie miała docelowo hektar i powstanie tutaj w przyszłości las. Ta zabawa ma swoje poważne konsekwencje, to znaczy chcemy rzeczywiście działać proekologicznie, stąd nie tylko sadzenie drzew, ale też technologie ekologiczne, to są nowe technologie energetyczne, przyjazne dla klimatu. To są technologie wodorowe, to jest wykorzystanie surowców. Tutaj po drugiej stronie, na terenie byłego Mitela, angażujemy się w utylizację terenu, w nowe technologie, które pozwolą wykorzystać i udostępnić tereny przemysłowe dla Krakowa. No i wiele innych rzeczy, a przede wszystkim najważniejszy to jest entuzjazm. Tak, posadziłam to nawet nie jedno. Mogę powiedzieć, że nawet dorwałam się do łopaty z kolegami. Dosłownie przed chwilką rozmawialiśmy z koleżanką, że chciałybyśmy do niej przyjechać za kilka lat nawet i sprawdzić, czy nasze drzewka się trzymają. Nasze drzewa są gdzieś tam na początku i zarówno tam na końcu. Więc tak, miejsce mamy, że tak powiem, charakterystyczne, żeby to drzewo rozpoznać.